W sobotę 8 marca z okazji Dnia Kobiet oraz przypadającego 10 marca Dnia Mężczyzn właściciele oraz pracownicy siłowni Tiger Gym w Eicherowo zorganizowali szereg atrakcji. W najbliższą sobotę wszystkie panie mają wstęp bezpłatny po wcześniejszych zapisach na konkretne typy zajęć. 8 marca od 9.30 rozpoczną się zajęcia spinningowe. Będą trwać do 11.30. Zapraszamy wszystkie panie i panów. Oczywiście wstęp jest darmowy. Od godziny 13 do 16 rozpoczną się zajęcia fitnessowe dla pań. Od godziny 17 do 19 zajęcia sztuk walki, począwszy od MMA, boksu i jiu-jitsu. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Szczegółowa rozpiska zajęć znajduje się na portalu www.wejherowo24.info lub fanpage'u Tiger Gym Wejherowo. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 9, natomiast o godzinie 17 odbędzie się akcja charytatywna dla Beaty Jałocha, która z zawodu jest rehabilitantką i instruktorką fitness. 18 maja, gdy przechodziła koło bloku, uderzył w nią spadający z 7 piętra mężczyzna, najprawdopodobniej próbujący popełnić samobójstwo. Beata cudem przeżyła, doznała jednak druzgocących obrażeń, m.in. wielopoziomowego złamania kręgosłupa ze zmiażdżeniem i najprawdopodobniej przerwaniem rdzenia kręgowego. 8 marca będziemy organizować licytację obrazów na rzecz Beaty Jałochy. Wszystkie pieniążki zebrane zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych. Teraz potrzebuje naszej pomocy, żeby umożliwić jej powrót do aktywnego życia. Dlatego tak istotna jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację w klinice w Berlinie. 8 marca w siłowni Tiger Gym w Eicherowo odbędzie się licytacja obrazów autorstwa m.in. Ewy Tusk-Szur, Tadeusza Trockiego, Łukasza Hoeft, Eugenii Marmułowskiej, Wojciecha Recława oraz Kasi Rogalskiej. Licytowane będą również inne dzieła, wszystko na rzecz chorej Beaty.